1 czerwca 2021 roku to wyjątkowa data w historii środowiska wokół Widzewa Łódź. Dzisiaj nastąpi uroczyste otwarcie Muzeum Widzewa. Czeka nas dużo atrakcji i postaramy się je Wam tutaj wspólnie pokazać. Na początek muzeum odwiedzą najmłodsi mieszkańcy naszego miasta z okazji Dnia Dziecka. Muzeum, naszą instytucję strzegącą historię naszego klubu, odwiedzą 3 klasy z jednej z łódzkich podstawówek. Czyli mamy piłkarzy z 81 i 2 roku. Z takiego ciekawego meczu Widzew, nowy Widzew stary, 85 rok, Puchar Polski, Mistrzostwo Polski w 96, Super Puchar, Mistrzostwo w 97 i ostatni sukces, kiedy walczyliśmy w 99 o Ligę Mistrzów. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta weszli już do muzeum, mieli okazję zobaczyć multimedia, ekspozycje. Teraz czas na oficjeli, osoby, dzięki którym to muzeum w ogóle zostało otwarte, przedstawicieli Stowarzyszenia Reaktywacji Tradycji Sportowych, przedstawiciele władz miasta, władz państwowych. Oni wszyscy spotkali się w pubie w sercu Łodzi, a następnie weszli do muzeum, gdzie mogli jako pierwsi, a w zasadzie drudzy, obejrzeć ekspozycję poświęconą historii Widzewa Łódź. Moim zdaniem, myślę, że nie tylko moim, nie ma wielkich klubów piłkarskich bez tradycji, bez historii. Można przeżywać ciężki dzień dzisiejszy, jak niejednokrotnie jest nam to dane, ale właśnie na historii, na tradycji opieramy swoją siłę. I dzięki niej, jestem przekonany, zawsze przetrwamy. We wrześniu ubiegłego roku mówiliśmy, że rozpoczynamy budowę. Obecnie mówimy, chcemy pokazać to, co zostało wykonane. Mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z tego, co już jest zrobione. Ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że na razie możliwości tego muzeum są wykorzystane, mimo że to jest bardzo mała powierzchnia, wykorzystane w 50%. Chcemy działać dalej. Chcemy realizować nasze pomysły, tak jak powiedział Pan Prezes. Mamy jeszcze pamiątki, potrzebne są nam powierzchnie magazynowe. Muzeum robi coś, co uważam, że jest zupełnie wyjątkowe i mam nadzieję, że to będzie podtrzymywane. W tych latach, które ja pamiętam, kiedy zaczynała się moja przygoda z Widzewem w latach 90., miała miejsce taka piękna historia, którą trudno sobie wyobrazić w dzisiejszej piłce, kiedy Widzew jak równy z równym niemalże bił się z Borussią Dortmund, z Atletico. W dzisiejszej piłce trudno sobie wyobrazić takie sytuacje i to jest, już nie mówię o wielkim Widzewie, tutaj tak daleko moja pamięć i historia nie sięga. Natomiast tamte wspomnienia, tamte doświadczenia chciałbym jeszcze kiedyś przeżyć. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Natomiast bardzo się cieszę, że te lata chwały, które jestem przekonany, że wrócą, pamięć o nich jest pielęgnowana i dociera dla wielu osób, bo to jest naprawdę kawał pięknej historii Łodzi. I za pielęgnację pamięci o tej pięknej historii bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym. Też dziękuję wszystkim zaangażowanym w to, że po trudnych latach wskrzesili klub, przy którym większość łodzian kształtowała swoje postawy, wspomnienia i przeżywała najlepsze lata młodości. Wszystkim bardzo dziękuję i proszę o więcej. Bardzo się cieszę. Gratulacje należą się wszystkim, całej społeczności widzewskiej, ponieważ wszyscy byli w to zaangażowani, jedni finansowo, inni organizacyjnie, jeszcze inni przynosili swoje pamiątki. Środowisko się zjednoczyło i to muzeum powstało. Myślę, że bardzo fajne miejsce. Zapraszam wszystkich do zwiedzania. Mamy wspaniałą historię, wspaniałe sukcesy, głównie piłkarskie. I po raz pierwszy widzę w swojej ponad 110-letniej historii posiada miejsce, gdzie te wszystkie puchary, czy te wszystkie osoby są godnie uhonorowane.
i dajemy taki początek. Ja mam nadzieję, że to muzeum się będzie cały czas rozwijało, ponieważ tutaj, co teraz jest, to jest około 30% zbiorów, które mamy, więc mam nadzieję, że następnym razem, jak się spotkamy, to będziemy już rozmawiać o jakiejś rozbudowie tego muzeum, żeby te wszystkie zbiory pokazać szerszej publiczności. Nie mieliśmy nic, nie mieliśmy, nie wiem, stadionu, nie mieliśmy boiska treningowego, nie mieliśmy żadnego pucharu, który tutaj jest prezentowany, nie mieliśmy nawet prawa do herbu. Krok po kroku przez te 6 lat udało się odzyskać najpierw herb, później pamiątki, dzięki pracy, zaangażowaniu wielu osób. I myślę, że do tego stowarzyszenie jest powołane, aby stać na straży tych najważniejszych wartości widzewskich, czyli herbu, nazwy, barw klubu, siedziby. I na pewno będziemy tego pilnować, żeby już nigdy taka sytuacja, jak miała miejsce w przeszłości, nie nastąpiła. Smolarek, który przyjmuje puchar, tak. Prawda, to ten puchar to był finał w Warszawie. W Warszawie finał, graliśmy z GKS-em Katowice. Oczywiście w rzutach karnych wygraliśmy ten puchar, prawda, było 3-1 w sumie. Ja bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do muzeum. Jest tu co oglądać, naprawdę. Jest tu wiele, powiedzmy sobie, przeżyć piłkarzy, działaczy, no i nawet i publiczności. No, myślę, że otwarcie tego muzeum to jest wspaniała sprawa. Wspaniała sprawa. Ja się bardzo cieszyłem, że jeżeli zostałem powiadomiony odnośnie tego muzeum, otwarcia.